Live. Jest muza, jest. Nie wyłączam. Muzyka. Muzyka będzie na tym poziomie. Audio input capture będzie na tym, czy nie? Muzyka będzie na tym poziomie. Bo ja się sobie robiłem. Dobra. Tak więc jak ja. Ten. To jest tutorial. Jak zainstalować Wulst i użyć Creative Fly. To jest darmowy slash fly. Uwierzcie. Gracz mi wierzył, że użyłam slash fly, gdy użyłam. I też dowiecie się, jak to się używa, co to w ogóle jest i tak dalej. Pierw wchodzicie na stronę fabricmc.net. Pierw wchodzicie na stronę fabricmc.net. Klikacie tu. I klikacie tu. Jak już to pobraliście, to uruchamiacie to za pomocą Javy. Może być 8, może być 16, może być 11, może być 17. I odpalę za pomocą 8. Ale to będzie na Javie 17, jeżeli wiecie. Nie ma przy Javie. To jest tylko installer. Wybieracie teraz wersję Minecrafta. Czyli w moim przypadku wybiorę 1.19.2. Nie wiem, czy w ogóle mam zainstalowaną. W sumie to zainstaluję. Wybieracie sobie wersję Minecrafta, ja wybieram 1.19.2. To jest nasz install location. Create profile też chcemy. I klikacie install. A jeszcze. I przed kliknięciem install musicie mieć wyłączony launcher Minecrafta. Klikacie install. To się instaluje. Pokazało się takie coś. Zainstalowano pomyślnie. Przecież w przetłumaczeniu. Zabrzmi trochę dziwnie. Czytywnik fabryka 0.14.9 dla wersji Minecrafta 1.19.2 został zainstalowany. Dużo modów, tam większość modów wymaga, żebyś też zainstalował Fabric API do katalogu modów. W sensie mod Fabric API do katalogu modów, bo niby indziej gdzie. Teraz możecie to nawet usunąć. I wchodzicie data Minecraft. Wchodzicie tu. Ten katalog nie istnieje, to go otworzycie. Tutaj klikacie new folder. Mam tu jakieś mody ważne? Przeniosę sobie to do document. Nie create link. Dobra, ja to usuwam. Z racji, że wy pewnie jeszcze nie mieliście folder ani fabryka, ani modeloadera, klikacie nowy folder, czy tam katalog i wpisujecie nazwę moc. Wchodzicie w niego i teraz wchodzicie na stronę. Nie rób mi nowej sceny. Teraz wchodzicie na stronę wulstclient.net. Tak? Nie. Met onder andere Suzanne en Purple Disco Machine en Sophie and the Giants. A tak, to jest aktualna. Wchodzicie na stronę wulstclient.net. I klikacie do download. Luister nu. Sorry za tą reklamę. Wiecie jaką? Reklamę niemiecką. No ale teraz właśnie klikacie. Widzieliście, gdzie klikałem. Ale to też zależy o którą macie wersję Minecrafta. Tutaj sobie wybieracie wersję Minecrafta. Jak jest old, to znaczy, że lepiej jej nie wybierać, bo nie dostaniecie gwarancji, że to będzie działało. Ani nie będziecie mogli na to zgłaszać żadnych błędów tego Wulsta.
Wurz aktualnie wspiera 1.8.1.8.9, 12.1, 12.1, 12.2, 1.17.1, 1.18.1, 1.18.2 i 1.19. I 1.19.84, czyli 1.19.1 i 1.19.2. My sobie pobierzemy 1.19.2. Klikacie w najnowsze takie okienko. Tu akurat jest taki obrazek. Sorry za niego. Przewijacie. Tutaj tylko jest changelog. Ale przewijacie sobie. Klikacie tu. I klikacie też tu. Teraz klikacie tu. Czekacie 5 sekund. I się Wam pobrało. Teraz możecie wyłączyć przeglądarkę. I przenosicie to do tego katalogu. Tutaj nie możecie zrobić katalogu dla Minecrafta 1.19.2, bo na fabryku to nie działa. Na Forge'u myślę, że też nie, ale nie wiem. Tak więc macie to. No i co teraz robicie? Wchodzicie jeszcze raz w launcher Minecrafta. Czekamy. Tak, włączamy, klikam, bo nam się otworzył profil. Go możecie nazwać jakkolwiek chcecie, ale możecie też go tak zostawić. Klikacie graj, czy tam play. Klikacie to, rozumiem, ryzyko, cokolwiek. Klikacie to i klikacie to. Czyli klikacie rozumiem ryzyka i graj. To było o tym, że... modloadery, takie jak Fabric Forge, nie mają oficjalnego wsparcia przez Mojang, więc trzeba uważać, jak się je pobiera. Bo tak, trzeba uważać, jak się pobiera jakiś software dodatkowy do Minecrafta. Na przykład Sigma to jest miner. Zapomniałem sobie go usunąć z komputera, ale normalnie to Sigma to jest miner. To kopie bitcoiny. Wam używa prąd i musicie więcej płacić. Więc to trzeba uważać, co pobieracie, jakie cheaty, w jaki modloader, to bardzo trzeba uważać. Bo Sigma to jest, wiecie, miner. Po prostu sobie czytałem w necie i przypadkowo znalazłem taką informację. A gadam dlatego, bo się jeszcze pobiera. Do tego. Mam tu Discord, tak? Zobaczę sobie na Dragon Gens Minecraft chat. Oj. Teraz lag Minecraft włącza. U Was tego nie będzie, tylko u mnie jest. Jest tak dużo programów. Weźmy wyłącz ten Field of Load Manager. Nie chcę tego. Wyjdź. A w ogóle możecie się dołączyć na ten. Możecie się dołączyć na Discord. Na VC hashtag 1 na moim serwerze Discord. To może jeszcze zdążymy sobie chwilę pogadać na tym live'ie. A ja nie patrzę na czat, tylko na Discord, bo dostanę odgłos. Włączam, czekamy. Nie, może być problem. Dołączę się na jakiś inny serwer. Czekamy. Czekamy. O! Teraz jak już macie ten Minecraft włączony, ja aktualnie trochę czekam jeszcze,
Jak już dołączyliście się na jakiś serwer, to klikacie prawy shift na klawiaturze. I wtedy pokazuje wam się menu haków od Wulst. Za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. O, 9. Z jakiego konto wbiłem w sumie? Z ciekawości. IP jest 1, to good. Czekamy, czekamy. Minecraft się włączy. Co tak ladzi? Tak w ogóle to muzyka już jest. Zapomniałem. Włączymy trochę programów. Dobra, już jest good. Dołączacie się na jakiś serwer. Dołączamy się na jaki serwer się dołączyć? Chłopa Craft SMP, nie wiem co to jest. Dołączamy się. I na tym serwerze to pewnie nie będzie działało. Ale klikacie prawy shift. I macie tak menu. Ja już mam włączonych trochę cheatów. Ale jak ja wam pokażę, to uwagi wyglądało. No, takie lagi mam. Muzyki nie będzie, bo ladzi mi. Wam będzie się pokazywało coś takiego. Tutaj Wulst i ten. Klikacie prawy shift i włączacie Creative Flight. I tak jak się spodziewałem, na tym serwerze to nie działa. O, działa! Widzicie? Latam. Jak na Creative'ie. Ale zobaczcie, normalnie. Tak samo. Tak samo jak na Creative'ie praktycznie. Hotel, fight. Widzicie? Normalnie latam. I to działa. To jest super. I wy normalnie możecie mówić, że I am using slash fly. Normalnie. To mnie wyrzuciło, bo było na teleport włączone, ale widzicie, to działa. Normalnie. Ja wam to bardzo polecam. Teraz piszemy Dragon Dance Minecraft. I teraz wam pokażę, jak to działa, gdy jesteśmy na Dragoncraft. W sensie Dragon Dance Minecraft.com. Bo każdy mi wie, że używam slash flya. Zobaczcie, normalnie. I teraz każdy mi uwierzy, że używam slash flya. Tylko czasami mnie wyrzucam. Bo to wiecie. Jest włączony flight na tym serwerze i ponadto, no, tak jak z każdym typem latania. Trzeba co jakiś czas na chwilę to pauzować. Bo inaczej będzie was wywalać. Ja już się do tego przyzwyczaiłem. Jeżeli słyszycie teraz laptop, to laptop. Więc wiecie, to jest normalne. W sensie tego, nie że normalne, to ja chciałem powiedzieć. To jest super. W sensie, że trzeba czekać, no to jest dla mnie normalne, tak, ale generalnie to jest super. Bardzo wam to polecam.
możecie sobie tego używać jak najbardziej, jeżeli nie ma anti-cheata na serwerze, na którym gracie. Ja wam to polecam. Za chwilę też wam polecam jak z klienta, bo sam Wulst jest dziadowski. Przecież nie jest zbyt fajny. Dlatego wam też polecam jak z klient, a my sobie latamy jak na creative, a nie mamy opa, nie mamy creative'a, nic. A tak właśnie działa. Jeżeli spodobał wam się tutorial, to zostawcie lajka, a jak nie, to nic. A jeżeli mnie nie zrozumiecie, to sorry. I don't care. W sensie, care, ale... No może niedługo się coś zmieni. Nikt się chyba nie dołączył na VC, niestety. Niech zobaczę, czy ktoś coś napisał. Nie, nikt nie napisał. No.